Witam, myszki, z tej strony Travel, wy kolejną odcinku z Hearthstone 4 na modyfikacji Kezrać. Jako Niemcy! W ostatnim odcinku oczywiście już przygotowaliśmy się do naszej wojny i tylko jak to tylko się dokończy, to będziemy mogli sobie wreszcie zrobić oto. Ponieważ w sumie gra nie mówi dokładnie, gdzie to jest i udało nam się wreszcie to znaleźć. Więc tak, oczywiście już się przygotowujemy do wojny, co oznacza, że... będziemy potrzebowali dywizji naszych sojuszników. Te dywizje naszych sojuszników będziemy brać, o tak, w taki sposób. Będzie taka jedna wielka armia, która po prostu stanie sobie tutaj i będzie próbowała cokolwiek zrobić. Więc na tym to będzie polegało. Będziemy próbowali sobie po prostu zrobić coś takiego, że zaatakujemy sobie najpierw międzynarodówkę, a później sobie zaatakujemy resztę. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Oczywiście teraz mamy dosyć dużo więcej frontu do chronienia. W takim razie odpalamy to. Tutaj nadal chcą nas zaprosić do wojny, ale my nie potrzebujemy. To, co na razie chcemy, to żeby dokończyć tą wojnę. I żeby dokończyć tą wojnę, to musimy wybudować oczywiście ten punkt zaopatrzenia. Kolej powoli tutaj do nas dojeżdża. No i zobaczymy, jak to będzie. Realnie też można zawsze port tutaj wybudować. Tutaj próbują nas atakować, ale nasze dywizje dosłownie je mielą. Teraz to, co możemy zrobić, to wykorzystać lukę. No i tutaj budujemy Wehrmacht. To, co w głównej mierze chciałem, to oczywiście tutaj zdobyć kilka takich fajnych bonusików najpierw. Ale możemy o tak zrobić, decyzję mamy, możemy zrobić to, więc właśnie przeszło i tutaj mamy jakieś takie też rzeczy, które możemy zrobić w ramach naszego przygotowania się do wojny. Na razie wysyłam wszystkie te dywizje tutaj, widzę, że te dywizje już przybywają, no widzę, że low manpower mamy. No, low manpower jest spowodowany tym, że ja dosłownie wystawiłem nasze samoloty, więc to nie dziwmy się. To, co na razie chciałbym, to żeby one zaczęły ćwiczyć, żeby one przed wojną trochę miały jednak doświadczenia. Bo często się też nie zwraca na to uwagę, na doświadczenie tego. My w sumie jesteśmy na takiej fajnej pozycji, że moglibyśmy szybko pójść tu, wrócić i może to by zakończyło wojnę. Nie zakończyło wojny. Okej, w takim razie próbujemy zaatakować i zobaczymy, czy coś to nam da. Tutaj jakieś nam się stworzyły. Tutaj może nam się uda przed wojną zacząć produkować te lepsze samoloty, ale mało prawdopodobne realnie. To, co bym się wziął jednak, to jednak za jakieś inne bonusy. I wystawiamy te dywizje. Kolejne 20 dywizji. Myślę, że to będzie już nasze ostatnie dywizje. Więc możemy wystawić te czołgi już. No i na razie ćwiczcie, żeby zdobyć doświadczenia do końca. Na razie mamy mega duże paliwa. Nie wiem skąd. O, i wreszcie wchodzimy do stolicy. Nice. Koniec tej wojny. Pas. Dutch East Indies. Ta wojna była okropna. Confirm. I ta jedna dywizja może wrócić do rozkazu. Okej. Tutaj jakiś krytycyzm. Wysyłamy ten statek. W ogóle nasza frakcja to jest jeszcze taki chunky boy, nie powiem, w Europie. Taki chunkier. Mamy niby, oni są tutaj niby w ich frakcji, ale powiem szczerze, chyba aż tak dobrze im nie pójdzie. Więc tak, na razie przejrzymy sobie nasze marionetki. Request forces. Tak.
Chodzi o to, żeby wziąć marionetki z... Wziąć marionetki. Wziąć kraje, które nie będą zbyt blisko wojny. Co oznacza, że... te kraje weźmiemy, te kraje tak, tak. Oni są jakimś moim marionetką, czyli... Są moją marionetką. Wow. Dobra, bierzemy. Tutaj też weźmiemy trochę tych dywizji waszych. Bardzo chętnie. I te wszystkie dywizje idą na ten front. 220 dywizji przeciwko Rosjanom. Myślę, że będzie to wystarczająco dużo. No, sporo na pewno. Więc możemy zrobić taki rozkaz. Nie wiem, czy mi się opłaca tutaj Finom zabierać. W sumie nawet chyba nie uda nam się. Ponieważ byśmy musieli tam bronić, a mi się by nie chciało. Finowie sami sobie wiedzą, jak się bronić. Okej. Karabiny. Jak zwykle ulepszamy. Czołgi też możemy ulepszyć. I co tutaj teraz mamy? Mamy oto ewidentnie z tych poszedłbym w czołgi. Tak, naprawdę w czołgi bym poszedł. Coś jeszcze tutaj mamy ciekawego? Nie widzę. Wydaje się, że Rosja ewidentnie ma tutaj dosyć sporo tych dywizji. My też mamy sporo tych dywizji. No, zobaczymy, jak to pójdzie. W głównej mierze wiadomo, że chodzi o samoloty w tej wojnie. Więc warto będzie jednak jakieś lotnictwo mieć. Mamy tutaj jakichś wolnych agentów, których uwolniliśmy zapewne. A wszystko do tych idzie. Okej. Tutaj widzę, że się zakończyła ta wojna i się jakieś decyzje nam odpaliły, ale chyba nie do tego. Możemy to... A, Suez Canal jako cały... O, i Osman się zmienił. O, no. Pięknie, nie powiem. Czy coś tutaj... czy coś tutaj jeszcze możemy porobić? Chyba niezbyt. W takim razie bardzo chętnie bym się postarał o... jakieś... bonusiki... postaci do... Tutaj widzę, że jednak nie. Co w takim razie będziemy robić? Wszystko, co jest w naszym zasięgu na chwilę obecną. Tego jest naprawdę mało. Ale no, samoloty poruchmy. I zobaczmy, czy tak, bo mamy ten improved. Czy mamy preset do niego? Mamy, wow. Kto by się spodziewał? I idealną liczbę mieliśmy. Doświadczenia. Dobrze, lepsze czołgi. Tutaj, czy mamy preset do ciebie? Nie, nie mamy. Raczej nie znajdziemy. Do improved można by było. Tylko musimy znaleźć improved. Chyba nie. Chyba nie mam improved. To jest na razie... na najwyższym poziomie. Badamy jeszcze silniki, więc może to pomoże. Tutaj widzę, że Idris się przeciwstawił. Żeby dać tych... Tutaj nie możemy ich zaatakować. Iran... A, muszę jeszcze pokonać Iran. Okej. Okay. Widzę, że coś Rosja, jakieś dywizje są. Ale zobaczymy, co to będzie. Okej. Okay. Coś tutaj ciekawego jest.
Jeżeli chodzi o dywizję, to wreszcie wystawmy je. I tak, Rosja przeraża, to widać. Trochę się zdziwiłem, bo te dwie same ikony i tak się zdziwiłem, o co chodzi. To by było fajne. Organizacja. Ale ja już pójdę w to, żeby po prostu mieć... Okej, okay, co to mamy? Decyzja do tych Polish Promonarchists. Bardzo chętnie. Okej. Okay. Tutaj się coś dzieje w Ameryce. Aż dziwne, że nic nie możemy porobić, bo realnie to ja ostatnio bardzo dużo robiłem, ale tutaj się jakieś rzeczy porobiły, własne frakcje mają. Kompletnie się nie uda nam tutaj porobić. Okej, okay, widzę, że tutaj się już nam kończy. Jak to wygląda? Tutaj polepszyłem sobie nieco nasze zaopatrzenie. To by się przydało jeszcze postawić. Dobra, tyle. I niedługo będziemy musieli podzielić armię. Wow, nadal jest ona duża. Naprawdę dużo wzięliśmy tych jednostek sojusznika. Okej, okay, w takim razie jakiś gość do obrony. Tego możemy dać. Ale widzę, że już musimy dać kolejnego. I tutaj kolejne kilka dywizji. No, rozstawienie tych dywizji to nie będzie najprzyjemniejsza rzecz. No, nie powiem, to nie było najbardziej interesująca rzecz na świecie. Okej, więc tak, wy zajmiecie się frontem. O. Tyle. Wy zajmiecie się w takim razie frontem pozostałym. Tyle możemy dać. No, raczej się nie uda nam, że tak powiem, stworzyć ładnej armii. Na razie sobie tych zwiniemy. Nie są nam potrzebni. Tutaj już ćwiczą nasze jednostki, więc to mi się podoba. Coś jeszcze tutaj ciekawego jest. Chyba nie. Nie widzę takiego ciekawego. Dobra, zajmijmy się w takim razie tutaj pozostałymi rzeczami. Jeszcze mamy trochę political power na to, znaczy political doświadczenia wojskowego, żeby polepszać, ale już lepszych czołgów nie będzie. Może wreszcie się nam uda lepsze samoloty zrobić. Potrzebujemy większego trusta, co oznacza, że potrzebujemy silników, których zapewne jeszcze nie wybadaliśmy. Jeszcze 8 dni, dobra. 8 dni to ładne data. Okej, udało się. I coś możemy porobić. Dobra, póki możemy, to zrobimy. Lepsze bomby. Teraz zobaczmy, czy te już lepsze samoloty możemy porobić. Bo w powietrzu to raczej będziemy
będziemy mieć przewagę. Tak, udało nam się. Okay. I teraz tylko zamieńmy te samoloty na lepsze. No 4300 to trochę tych samolotów będzie. Okej. W takim razie już rozstawiamy tutaj generała nowego. I sobie musimy go ładnie rozstawić. Tutaj. Myślę, że aż tak bardzo nie będziemy chronić Szwajcarii. Też trochę tych dywizji możemy nie do tego generała, chciałem do nowego wysłać i go tutaj rozstawimy. Tych dwóch damy do tego, resztę damy tutaj. Okej, powoli tutaj się nam tworzą te nowe armie. Też część dywizji zostawimy sobie, żeby garnizonowała. Tyle dywizji powinno zostać. No, ustawianie armii zawsze jest nudne. Nic się nie robi, oprócz po prostu branie tych dywizji i przekładanie ich. No tutaj jakieś dywizje, na przykład górskie sobie weźmiemy i na przykład kawalerię weźmiemy sobie z powrotem. Znaczy kawaleria nie będzie potrzebna. Marines możemy wysłać tutaj. Okej. I tylko żeby czołgów tutaj nie było. Okej. I tego w takim razie będziemy damy, żeby tutaj nam brzegi obserwował. Bo jak nam wylądują, to wtedy zawsze wiadomo, że mogą się strasznie szybko rozejść. Dobra. Tutaj weźmiemy. Z samolotami ja się kompletnie nie będę bawić na tym froncie. Więc może być po prostu taki problem, że tamten front to będzie taki po prostu, żeby był, żeby się utrzymać. I tak później będziemy bardziej próbować no sprioryzować ten jeden front. Widzę, że ci tutaj powoli im idzie. Możemy zaatakować Szwecję, ale w tym momencie to już jest jest trochę, że tak powiem, wyrok śmierci. Oraz ona jest we frakcji, więc tak trochę słabo by było. Będziemy musieli uważać na Szwecję, ale nie sądzę, żeby to było aż tak bardzo problematyczne. Tutaj już się im udało nabić, więc to, co zazwyczaj wtedy robię, to będziemy chronić tutaj. Oni będą od convoy raidingu, a ci będą na patrolu. No jeszcze tutaj wyślemy. Okej, i wszystko jest, wygląda na to, że jest na dobrym poziomie. Dobra, dalej tutaj ciągniemy. Badania. Jak ten z badaniami wygląda? Jest ok. Tutaj za chwilę kończy nam się passive defense, to akurat dobrze, żeby mieć. Część dywizji tutaj jeszcze ćwiczy, bo nie ma wystarczająco. Okej, kto co chcesz? Rosja? Rosja. Te dwie armie tutaj stoją. Realnie
Realnie bym chciał jeszcze trochę więcej. Wiecie, jestem trochę taki chciwy. I bym chciał trochę tam przeciwko Rumunii, ale muszę Rumunię chyba oddać naszym sojusznikom, żeby oni ją się zajęli. Bo my nie mamy na to zbytnio szans. Tutaj gdzie możemy sobie budujmy fabryki militarne. Jak najdalej od frontu, ale wystarczająco. Okej. I wygląda na to, że w sumie to, co mieliśmy się przygotować, przygotowaliśmy się. Poczekam jeszcze na wybuch tej wojny i zapewne będę kończył. Jeszcze tutaj sobie rozdzielam rzeczy. Widzę, że niektóre dywizje nie wiedzą, co mają robić. I już się nauczyły, co mają robić. Okej. Jesteśmy w sumie gotowi na wojnę? Według mnie. Mamy dużo sojuszników. Mamy według mnie dobrze wszystko rozstawione. Okej. Więc się zaczęła. No i jak na razie nie mamy lack of preparedness, bo chyba się przygotowaliśmy dosłownie na wojnę i nie mamy tego minusa. Ale za chwilę chcę zobaczyć, jak źle to wygląda na tamtym froncie. Jak na razie łudzę się, patrząc na inne rzeczy, że nic tam nie ma. No. Nie powiem. Aż tak dobrze nie jest. Dobra, jak to wygląda z Rumunią? Rumunia to w sumie, nie powiem, ona jest takim obbrzuszem naszym. Dobra, na razie wezmę wszystkich do tej wojny, bo by się przydało. I zobaczymy. A tak, możemy zmienić flagę. I ja ją zmieniam, bo ona jest zarąbista. Dobra, więc się zaczęła wojna. Mamy tutaj, szczerze powiem, trochę rzeczy. No i zobaczymy, no. Nie powiem, przygotowywałem się na nią jak mogłem. Myślę, że najlepiej jak mogłem. Gospodarkę mamy w sumie nawet dobrą. Tutaj widzę, że zaatakowali ich z drugiej strony. Teraz też, że mamy szansę, żeby zaatakować komunę. Co nie zawsze się zdarza. Okej, Rumunia wreszcie pada. I chyba komuna nas zaatakowała. Tak, spotkajmy się. Tutaj chyba wzięliśmy wszystkich do wojny. Dobra, ja będę już kończył. Rozciągnąłem swoje nagrywki na bardzo długo i powiem szczerze, przez to będę musiał się spieszyć na spotkanie. Ale powiem szczerze, dobrze widzę. To ewidentnie jest, dobrze wygląda. No, powiem szczerze, jeżeli atakując, udaje nam się zdobyć nawet trochę zielonego, to jest spoko. Ej, nie. Ej, my się przybijamy. Okej. W takim razie ja się z wami żegnam. Z wami Trehol. No to cześć.